Cześć, siemanko, z tej strony Woron Kolarzyna. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie, gdzie pokażę tym razem Wam mój test, który wykonałem w tamtym roku, ale pokażę Wam go teraz. Był on na moim starym kanale. Test, który zrobiłem porównując dwie oponki tego samego producenta, czyli Continentala GP5000 kontra GP4 sezony. Chciałem sam dla siebie sprawdzić po prostu, która opona lepiej się toczy, która opona lepiej się zbiera. Jak zobaczycie na podglądzie, stan drogi nie był jakiś super piękny i asfalt nie był jakiś pierwszorzędny, także też to dużo pokazuje nam, jak te dwie opony się zachowują, gdzie jedna jest na pewno miększa, ale ta miękkość zależy właśnie od tego, jaka jest ścianka boczna. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was dalej. Porównałem Continentala GP5000 z Continentalem Force Season. Nie będę trzymał się równej mocy, tylko będę jechał oba przejazdy na tym samym biegu i z tymi samymi obrotami. Było akurat tutaj na duży blat z przodu, szóste przełożenie z tyłu, to chyba tam będzie koronka bodajże 18. Za chwilę pokażę, chociaż może już będziecie to widzieć. Dwa przejazdy są nagrane. I przejdźmy do rzeczy, która oponka była lepsza. Jeśli chodzi o cenę, obie opony są w podobnej cenie. Może ta 4 sezony jest troszkę droższa. To też zależy od sklepu i od promocji. Zapomniałem dodać. Obie oponki mają szerokość 25 mm. GP5000 waży mniej więcej 215 gram, a 4 sezony waży mniej więcej 240. Postanowiłem, że ciśnienie w oponach będzie 7,5 atmosfery. Obie opony mają maksymalne ciśnienie do 8,5. Zrobiłem 7,5. I teraz przejdźmy do testu. Odcinek był w miarę płaski, bo było tylko 18. No, na jednym przejeździe pokazuje mi 18, na drugi 19 wzniosu. 12,7 km. Sprawdzamy. Czas wyszedł mi praktycznie identyczny. No i teraz tak. Na początku pierwszy przejazd był z czterema sezonami. I tak. Czas wyszedł praktycznie taki sam, no różni się o 5 sekund, więc wyszło idealnie. Średnia rytmu pedałowania wyszła 80, średnia przejazdu 27,4. Wyszło nam, że w pierwszym przejeździe, czyli na 4 sezonach, średnia moc 183 W. Oczywiście średnia prędkość ta sama, długość i czas ten sam, ale wynik pokazuje nam, na której oponie było lżej jechać. I jeszcze raz, 183 W na oponce 4 sezony, 179 W na GP5000. Co za tym idzie, bardziej odporna oponka, jaką jest 4 sezony, bo ma na pewno dużo, dużo mocniejsze tutaj boki opony. Tutaj chyba w tej 5000 to nawet chyba nie ma
nie ma zbytnio jakiegoś tam zabezpieczenia. GP 4 sezon jest naprawdę solidnie zbudowana. Czyli wniosek taki, że na Grand Prix 5000 jedzie nam się lżej. Na pewno jedzie się bardziej komfortowo. Ta opona jest bardziej komfortowa. No i mamy zaoszczędzone 4 waty. Niby niedużo, ale jak się jedzie, to jest duża różnica. Czuję się, że na GP po prostu ciągnie rower do przodu i ma lepsze przyspieszenie. Tamta jest bardziej taka, no, twardsza opona i to się czuje, jest mniej komfortowa. Ale jak widzicie, minimalnie, ale jest słabsza, więc gdybym miał wybierać jako oponę, która ma mi posłużyć na dłużej, bezawaryjnie, bo teraz taka ciekawostka. To jest już w ciągu roku 9. oponka. Z tyłu mamy 8. Je po prostu rozrywa. I myślę, że to jest największa wada tych oponek, mimo że są szybkie. Niski opór toczenia, ale strasznie strzelają. Miałem kapcia na 4 sezonach, przejechałem na nich 4000 km. 4. No, tak będzie, około 4000. I miałem kapcia, ale po prostu wbiło się coś, ale nie rozerwało opony. Ta opona jest dalej dobra i można jechać tutaj, jak się coś stanie, to po prostu rozrywa tą oponę. Szkoda. Mam nadzieję, że pomysł na to, żeby trochę inaczej podejść do tego testu, nie na watach, bo w sumie 183 waty to nie są jakieś tam nie wiadomo jakie moce typowo dla amatora, czyli Worona kolarzyny. No co, jak wam się podobało, zostawcie suba. Zapraszam na Strawę, do klubu Szoso po Szosie, Facebook, Instagram. To co, dzięki, trzymajcie się, hej.